Tu wydarzeń Dariusz Pawlikowski. Witam Państwa. Naszym gościem jest podkomisarz Monika Kosiec, Komenda Miejska Policji w Koszalinie. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Pani komisarz, wszystkich świętych, to dla policjantów i w ogóle innych służb czas wytężonej pracy. W zasadzie wszystko zaczyna się od dzisiaj, czyli od jutra. Tak. Zaczyna się policyjne działania ASNICZ 2017. Zaczynają się w sumie od dzisiaj, czyli od piątku i będą trwały aż do 2 listopada. Jest to oczywiście okres wytężonej naszej pracy, również dlatego, że te dni jakby są bardzo długie, czyli to będzie aż prawie tydzień, kiedy będziemy musieli czuwać nad bezpieczeństwem i pieszych, jak również osób, które będą odwiedzały groby swoich najbliższych. Te działania będą na pewno polegały na tym, że policjanci już od soboty, czyli od tego weekendu, będą obecni na największych skrzyżowaniach, jeżeli chodzi o skrzyżowanie ulicy Gnieźnieńskiej, Paderewskiego, Gnieźnieńskiej 4 marca. Tam będą obecni przy przejściach dla pieszych, no i będą dbali o bezpieczeństwo. Rozumiem, że już w sobotę zmiana organizacji ruchu, tak, nastąpi, czyli tam spowolnienie ruchu do 30 na godzinę, czy to dopiero nastąpi już przed samym pierwszym? Już w tą sobotę będzie zmiana organizacji ruchu, ale nie taka już końcowa. Końcowa będzie dopiero od poniedziałku. Ta zmiana będzie właśnie polegała na tym, że nie będzie można zatrzymywać się, tak jak w latach ubiegłych, na całym odcinku ulicy Gnieźnieńskiej. Będzie ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Jeszcze będzie możliwy wjazd w ulicę Kamieniarską, ale już od poniedziałku, nie z uwagi na to, że tam jest zaplanowany kiermasz i tą drogą będą mogły tylko się poruszać pojazdy uprzywilejowane, jak również pojazdy służb komunalnych. Jest taki parking naprzeciwko cmentarza, tak po drugiej stronie ulicy. Z tego parkingu mogą korzystać wszyscy. To będzie parking tylko dla osób z niepełnosprawnością właśnie. I od kiedy będzie obowiązywał ten parking? To będzie już obowiązywało teraz od tego weekendu, czyli tam będą mogły parkować i swoje pojazdy osoby niepełnosprawne. Jeżeli chodzi o dowóz osób starszych do cmentarza, bądź jeżeli chodzi o taksówkarzy, to tutaj będzie taka możliwość zatrzymywania się w tej zatoczce, która znajduje się przy bramie głównej. Jeszcze raz, tak jak w latach ubiegłych, przypominamy, że zawracanie będzie tylko i wyłącznie możliwe przy ulicy Diamentowej z Manowską, czyli tylko jedna wysepka. Bo gdy ktoś pomyli albo przegapi, no to będzie musiał jechać aż do Bonina. No przypuśćmy, że tak. Tam nie będzie żadnej możliwości zawracania z uwagi na to, że będzie wyjazd z Raduszki w ulicę Gnieźnieńską i tam też również mogą być utrudnienia. No właśnie, kierowcy będą mieli kłopot, ale także wy z kierowaniem ruchu, no bo trwa remont gnieźnieński. No tak się złożyło, że takie gorące dni teraz około 1 listopada, no i wielki remont właśnie na tej trasie, remontowe, która jest też trasą tranzytową, wlotową do Koszalina. Prace remontowe zgodnie z ustaleniami kierownika, który zajmuje się remontem tej drogi, mają zakończyć się w sumie tak naprawdę już, czyli do dzisiaj, czyli do piątku. Mają być czyste chodniki, wszystkie utrudnienia, no które tam się znajdują, mają być usunięte. Bo jak są remontowane chodniki, no to czasami piesi chcąc, nie chcąc, a jeszcze nie daj Boże będzie mokro, no schodzą wtedy na jezdnię, prawda? To też stanowi niebezpieczeństwo. Dlatego właśnie kierownictwo i Komendy Miejskiej, jak również komendant Straży Miejskiej, spotkaliśmy się z kierownikiem budowy, który nas zapewnił, że tam będzie wszystko usunięte, będzie przejście dla pieszych udrożnione tak, żeby nikomu nie stała się krzywda, że wszystkie jakieś niedoskonałości, które tam się teraz znajdują, mają być do dzisiaj, do wieczora usunięte. A, no to super, ale też trzeba pamiętać, że tam nie wszystkie te przejścia, bo te remonty przecież będą jeszcze trwać długo, będą prawidłowo oznaczone tak klasycznie takimi pasami, to będą takie linie, tak, żółte czy tutaj się zobowiązał kierownik budowy, że jeżeli chodzi o skrzyżowanie ulicy Gnieźnieńskiej i Paderewskiego, to jest sygnalizacja świetlna i tam wiadomo, że to przejście dla pieszych będzie oznakowane i będzie normalnie funkcjonowało. Natomiast jeżeli chodzi o przejście przy głównej bramie i przy nowym cmentarzu, przy bramie do nowego cmentarza, tam należy uważać, ponieważ będzie oznakowanie pionowe dla kierowców, natomiast poziome dla pieszych, czyli będą wyznaczone żółte pasy, po których piesi będą się mogli przemieszczać. Oczywiście nie będzie to takie tradycyjne przejście, dlatego tutaj zwracamy uwagę, żeby kierowcy zachowali czujność, żeby nie jechać na pamięć. Oczywiście nie jeździmy na pamięć z uwagi na tą zmianę organizacji. I musimy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy tak naprawdę będzie największe natężenie ruchu tego 1 listopada, czyli w tych godzinach tak przedpołudniowych i popołudniowych oraz wieczornych, będzie potrzeba kierowania ruchem, to oczywiście policjanci będą tym ruchem kierowali, będą regulowali i jakby to udrażniali ten przejazd przez ulicę Gnieźnieńską, ale przy włączonej sygnalizacji świetlnej. Tutaj też należy pamiętać, że musimy się stosować do wszystkich wskazówek i poleceń wydawanych przez umundurowanego policjanta.
No właśnie, są znaki poziome, znaki pionowe, nawet jak będzie sygnalizacja świetna, to policjant, który wyjdzie na środek skrzyżowania, jest Bogiem i jego przede wszystkim słuchamy, o tym trzeba pamiętać, tak? Bo no teraz się nieczęsto zdarza, że policjant, chyba że jakiś wypadek jest, tak, kieruje ruchem, także pamiętajmy, policjant jest najważniejszy i to jego należy, jego polecenie tak należy wykonywać tak, żeby po prostu być bezpiecznym i zachować też bezpieczeństwo tego policjanta. No właśnie, pani komisarz, czyli tak, żeby podsumować, ulica Kamieniarska to będzie jeden wielki kiermasz. Jeden wielki kiermasz. Parking naprzeciwko nekropolii to tak będzie parking tylko dla pojazdów tych uprzywilejowanych, dla osób z niepełnosprawnością i wysepka na wysokości ulicy Diamentowej, jak tam nie skręcimy w lewo, to będzie jedziemy problem do Bonina po prostu. Jeżeli i tam chodzi o parkowanie innych pojazdów przez mieszkańców, to dzięki tutaj uprzejmości Centrum Handlowemu możemy parkować i na parkingach podziemnych, jak również na parkingach przyległych. To jest 1500 miejsc, tak? Prawie 1600 miejsc parkingowych, to jest świetnie, więc tak myślę, że nie będzie aż takiego problemu. Jeżeli chodzi o wjazd na parking podziemny, to należy pamiętać o tym, że nie można wyjeżdżać pojazdem z instalacją gazową. Tam są specjalne znaki drogowe, tylko należy ich przestrzegać. Teraz kolejna sprawa. Ja wiem, że wy apelujecie, MZK zawsze się świetnie spisuje, jak się da. No to spróbujmy, bo autobusy naprawdę będą jeździć bardzo często. Jednak dojeżdżać autobusem do cmentarza, tam do tego parkingu przy tej wielkiej kwiaciarni, tak będzie najlepiej, bo naprawdę będzie ciężko zaparkować, a do tego no, trwa remont tej ulicy, prawda? Myślę, że będzie najszybciej, najlepiej, bez stresu, bez korku. Spokojnie dojdziemy do grobów najbliższych, odwiedzimy, jeżeli potrzebujemy, kupimy kwiaty, znicze i też na spokojnie tym autobusem, tą komunikacją miejską wrócimy. I myślę, że takie rozwiązanie byłoby najlepsze. Oczywiście, jeżeli ktoś nie może, bo dojeżdża z daleka, no to wiadomo, że tutaj tym rozwiązaniem będzie jednak lepszym samochód. No i te parkingi, które są dostępne. Pamiętajmy również o tym, że absolutnie nie będzie takiej możliwości, żeby parkować na pasach zieleni, tak jak kiedyś to było w latach ubiegłych, jeżeli chodzi o ulicę Gnieźnieńską, już od bramy nowego cmentarza. Pani komisarz, teraz kolejna sprawa, no będziemy czasami wcześniej, jeszcze nie wiemy dokładnie, jaka będzie aura, bo ona się często zmienia. Będziemy szli czasami na cmentarz bardzo wcześnie, zmierzch też zapada szybko, zaraz koło godziny 17. Pamiętajmy, tak, to niby jest drobiazg, ale odblask, jakikolwiek odblask miejmy przy sobie, szczególnie w tej strefie takiego natężonego ruchu. Nawet jak pojazdy jadą 30 na godzinę, no to ludzie są zestresowani, jadą wolno, a każde takie dodatkowe światełko może nam, nie wiem, ocalić życie na przykład. Tutaj dlatego zwracamy się przede wszystkim do mieszkańców gmin, tutaj przyległych Koszalinowi, o to, żeby faktycznie pomyśleli o tym i zaopatrzyli się w taki element odblaskowy i zawsze go mieli przy sobie gdzieś na wierzchniej części kurtki, na wierzchniej części odzieży, gdzieś przy torebce kobiety mogą mieć. Po to właśnie, że w gminach, tam gdzie jest teren niezabudowany, będzie ciemno w obrębie tych cmentarzy. My chodzimy już ubrani na ciemno, już ubrani na czarno i tak naprawdę no, jesteśmy niewidoczni dla tych kierowców. Ja wczoraj nawet jadąc przy takiej aurze, jaka była, naprawdę było bardzo niebezpiecznie. Tylko z samego rana doszło do 5 potrąceń na terenie Koszalina, co świadczy o tym, że nawet jak kierowcy może uważają, to nie zawsze ci piesi, którzy są właśnie z elementami odblaskowymi, są widoczni. A jeszcze często, no to jest taki nasz grzech, przechodzimy przez przejście, nikt sobie nie wyobraża, żeby marnować te 30 sekund i na przykład nie grzebać w telefonie, tak, czy nie sprawiać swojej poczty. No to jest bardzo częsty przypadek, a wtedy jest kompletna dekoncentracja. Wszyscy jesteśmy kierowcami, wiemy jak to wygląda, jak jedziemy samochodami po ulicach Koszalina czy poza Koszalinem, że często też bywa tak, że no niestety piesi nie rozglądają się przed przejściem dla pieszych, po prostu wchodzą i tak samo rowerzyści po prostu wjeżdżają. Czasami nawet my jako kierowcy chcielibyśmy zachować tą czujność, ale no niestety się nie da. No nie mamy tego czasu na to, żeby prawidłowo zareagować. Dlatego zawsze tutaj powtarzamy, że wzajemny szacunek i jakby takie zachowanie zdrowego rozsądku i zasad bezpieczeństwa jest najważniejsze i u kierowców, i u pieszych. No właśnie, czasami na drogach zdarzają się wariaci, no teraz będzie duży ruch piraci drogowi. To może tak nie będą pędzić, ale z drugiej strony pewnie pani też to zauważyła i pani koledzy i koleżanki, policjanci, że coraz więcej kierowców w Koszalinie jest sobie wzajemnie życzliwych. Przepuszczają się, te suwaki są coraz bardziej popularne, kogoś tam się wpuszcza z jakiejś ulicy podporządkowane, mimo że mamy pierwszeństwo. Także to jest chyba takie fajne i ciekawe zaczyna się zjawisko. Taka kultura jazdy w no końcu. No właśnie, zauważacie to państwo, tak? Tak, tak, oczywiście. I jeszcze jedna rzecz związana także, no, taka ciemna strona odwiedzin 1 listopada i właśnie tych okolicznych dniach cmentarzy. Złodzieje, kieszonkowcy, no chcemy czy nie chcemy, to hieny.
chociaż nie obrażajmy hien. Hieny mają swoje zachowania społeczne, zachowują się fatalnie, po prostu kradną. I co należy każdego zrobić? Roku, każdego roku zdarza się tak, że mamy takie zgłoszenia, że właśnie ktoś stracił swoje wartościowe przedmioty, pieniądze, portfel, telefon komórkowy, ale tak naprawdę tutaj się sprawdza to stare pożekadło, że to okazja czyni złodzieja i niestety nasza niefrasobliwość, brak tak naprawdę ostrożności powoduje to, że stajemy się ofiarami złodzieja, gdyż zostawiamy na nagrobkach, na pobliskich ławkach portfele, torebki, często jakieś wartościowe rzeczy, przedmioty. A jak potrzebujemy wziąć trochę grosza na świeczki, no to do kieszeni może się głęboko schować. Nie musimy brać całej gotówki. Weźmy tylko tyle, ile potrzebujemy. I zamykajmy mieszkania, bo złodzieje też wiedzą, że pojechaliśmy gdzieś na nekropolię. To też. I jeszcze jedna taka ważna rzecz. Pamiętajmy, żeby przed wejściem na cmentarz uprzedzić dzieci o tym, jak mają się zachować w momencie, kiedy małe dzieci się zagubią. Tak, zostawić jakąś kartkę? Kartkę z numerem telefonu wkładamy do kieszeni dziecka, informujemy, instruujemy, jak ma się zachować, czyli podejść do funkcjonariusza policji, funkcjonariusza Straży Miejskiej i żeby się nie bało. Bardzo dziękuję za te rady. Podkomisarz Monika Kosiec, Komenda Miejska Policji w Koszalinie, była gościem programu Tło Wydarzeń. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję państwu.